Szwecji zimy są bardzo srogie. Wiadomo, śnieg pokrywa drogi i utrudnia lub nawet uniemożliwia ruch. Czasami samochody muszą zjechać na pobocze i tkwią tam, dopóki nie przybędzie pomoc drogowa. To dość powszechne zjawisko w tamtych stronach. Jednak pewnego dnia, podczas intensywnego opadu śniegu, stało się coś nieprzewidzianego. 19 grudnia 2011 roku niejaki Peter Skilberg znalazł się w śnieżnej pułapce po tym, jak zjechał z głównej drogi na północy Szwecji. Na szczęście ludzie poruszający się na skuterach śnieżnych przypadkowo go znaleźli, wyciągnęli i zabrali do szpitala. Może się wydawać, że takie sytuacje zdarzają się często, tyle tylko, że w tym przypadku mężczyzna siedział w aucie przez 2 długie miesiące, a na zewnątrz temperatura spadała do minus 30 stopni Celsjusza. Ten człowiek przeżył 60 dni bez wody, jedzenia i źródła ciepła. Narażony na lodowate podmuchy i niekończące się opady. Ludzie, którzy go znaleźli, powiedzieli, że samochód był zakopany na 90 cm, a Peter Skilberg trząsł się przykryty śpiworem, nie był w stanie mówić. Kiedy trafił do szpitala, lekarze byli zdumieni. Znali przypadki, kiedy ludzie długo wytrzymywali w niskich temperaturach, ale nie przez 2 miesiące. Człowiek przeżyje bez wody kilka dni. Ale Peter z tym akurat nie miał problemów, ponieważ pozyskiwał wodę ze śniegu. Bez jedzenia można przetrwać od kilku tygodni do nawet 3 miesięcy. Ale co z przeszywającym mrozem? Jak Szwed sobie z tym poradził? W tak dojmujących temperaturach człowiek zamarza w ciągu zaledwie kilku godzin. Lekarze zajmujący się Peterem twierdzili, że jego organizm w jakiś sposób włączył tryb przetrwania i zapadł w głęboki sen. Jak niedźwiedzie, które pogrążają się w zimowej hibernacji, ale ludzki organizm potrafi obniżyć temperaturę tylko o kilka stopni. To nie wystarczy, aby przetrwać w 30-stopniowym mrozie. Być może temu człowiekowi jakimś cudem udało się zredukować temperaturę ciała jeszcze bardziej. Przypadek Petera Skilberga stał się głośny. Medycy i naukowcy z całego świata wysuwali swoje hipotezy na temat tego, jak zdołał przeżyć, ale nikt nie potrafił podać rozstrzygającej przyczyny. Wiele osób twierdziło, że doszło do prawdziwego cudu. Inni uważali, że był to wynik splotu kilku czynników. Jeden z nich to śpiwór, który pomaga utrzymać ciepło te ciała. Wewnątrz tego okrycia temperatura utrzymuje stałą wartość przez długi czas. Innym elementem, który prawdopodobnie odegrał kluczową rolę, był tak zwany efekt igla. Rdzenni mieszkańcy żyjący na biegunie północnym tworzą swoje domy z lodu i śniegu. Wszyscy znamy je z telewizji, czasopism czy internetu. Choć nie jest w nich zbyt ciepło, to do środka nie dostaje się zimno. Specyficzna konstrukcja pomaga utrzymać w miarę stabilną temperaturę. Iglo chronią też przed silnym wiatrem, jednak przetrwanie w nich jest możliwe tylko, jeśli masz na sobie ciepłe ubrania. Być może samochód Petera zamienił się w coś na kształt takiego iglo. Śnieg przylgnął do niego ze wszystkich stron i zakonserwował ciepło w środku. Wiele osób zastanawiało się, dlaczego Peter nie próbował wysiąść i znaleźć pomocy. Wydaje się jednak, że postąpił słusznie. Wychodzenie na zewnątrz w takich warunkach jest niebezpieczne. Nie wiesz, gdzie jesteś, panuje dokuczliwy mróz i szaleje zamieć. Załóżmy, że opuszczasz auto i próbujesz dotrzeć do najbliższej drogi. Nie udaje ci się i wracasz, ale nie możesz znaleźć pojazdu, ponieważ przykrył go śnieg. Teraz sytuacja jest jeszcze gorsza. Pozostaje ci jedynie postawić iglo. Jeśli masz ciepłe ubrania, takie schronienie pomoże ci zachować ciepło i zyskać trochę czasu. Tak czy inaczej, najwłaściwszym rozwiązaniem jest nie ruszanie się z samochodu i czekanie na ratunek, zwłaszcza gdy nie znasz miejsca swojego położenia. Jeśli nie masz łączności ani światów sygnalizacyjnych, postaraj się rozpalić ogień w pobliżu. Dym może przyciągnąć uwagę ludzi przejeżdżających najbliższą drogą. Peter Skilberg spędził trochę czasu w szpitalu, odzyskał siły i zdrów wrócił do domu. Wiemy już, że podczas arktycznych mrozów lepiej przebywać w zamkniętym, chłodnym pomieszczeniu lub iglo, ale jeśli utkniesz w taką pogodę pod gołym niebem bez odpowiedniego odzienia, masz około 30 minut do 2 godzin, może nawet mniej, jeśli się nie ruszasz.
Jednak w 1980 roku zdarzył się cud, który zaszokował ludzi i lekarzy, jak stady zjednoczone długie i szerokie. 19-letnia Jean Hilliard z miasteczka Langby w Minnesocie jechała nocą do domu. W pewnym momencie straciła kontrolę nad pojazdem i wylądowała w rowie. Dziewczyna zdecydowała się na spacer do swojej przyjaciółki. Widziała już jej dom, ale nie dotarła do celu. Zrobiło jej się słabo i zemdlała. Miała na sobie lekki zimowy płaszcz, kowbojskie buty i spodnie, nie była więc przygotowana na tak trudne warunki pogodowe. Na zewnątrz panowała silna zamieć śnieżna, więc nikt jej nie zauważył. Koleżanka, którą Jean chciała odwiedzić, dopiero rano zobaczyła zamarzniętą dziewczynę nieopodal swojego ganku. Hilliard leżała tam przez 6 godzin. Jej ciało było stwardniałe i zimne, jakby było zrobione z gumy. Jej oczy przypominały szklane kulki. Mężczyzna, który jako pierwszy zauważył dziewczynę, był pewien, że nie żyje, ale wtedy dostrzegł bąbelki wydobywające się z jej nozdrzy. Jean oddychała. Natychmiast zabrał dziewczynę do szpitala. Jej ciało było sztywne, więc włożenie dziewczyny do samochodu stanowiło niemały problem. Lekarze na gwałt udzielili Jean pomocy, ale nie było to takie proste. Nie mogli nawet zrobić zastrzyków, bo igły by się łamały. Mięśnie były zamrożone. Jej organizm włączył tryb awaryjny i przestał zaopatrywać mięśnie i tkanki miękkie w krew. Cały czerwony płyn został skierowany do organów niezbędnych do życia. W sytuacji podbramkowej wszystkie procesy wewnętrzne ciała spowalniają, serce zaczyna bić leniwie, płuca zużywają mniej tlenu, a metabolizm prawie się zatrzymuje. Oszczędność energii pomogła dziewczynie przetrwać. Jednak lekarze byli bardziej zdumieni faktem, że Jean nie stało się nic poważniejszego. Dostała odmrożenia, ale kryształki lodu nie zniszczyły jej skóry i tkanek miękkich. Medycy postanowili ogrzać dziewczynę za pomocą kilku poduszek elektrycznych, aż w końcu udało im się wstrzyknąć leki. Kilka godzin później Jean odzyskała przytomność. Badania wykazały, że była w doskonałym stanie. Pamiętajmy, że w pułapkę można wpaść nie tylko na łonie natury, przy złej pogodzie. Istnieje na przykład ryzyko, że utknie się w windzie w wieżowcu pełnym ludzi i nikt się o tym nie dowie. Coś takiego przytrafiło się Nicholasowi White'owi w 1999 roku na Manhattanie. 34-letni menadżer pracował do późna i w którymś momencie postanowił zrobić sobie przerwę. Po zaczerpnięciu świeżego powietrza wezwał windę, aby wrócić na 43 piętro. Został jednak uwięziony w windzie. Było już dość późno i prawie wszyscy pracownicy zdążyli opuścić budynek. A działo się to w piątkowy wieczór. Nicholas nie miał telefonu, jedzenia, ani wody. Nacisnął przycisk alarmowy, ale nikt nie odpowiadał. Kamery działały bez zarzutu, jednak ochroniarze go nie widzieli. Gmach był w zasadzie pusty. Nicholas zmagał się z atakami klaustrofobii. Chodził w tej z powrotem, skakał, kładł się, próbował sforsować drzwi i czekał na ratunek. Na innych piętrach pracowali ludzie z ekipy remontowej, ale nie słyszeli Nicholasa. Paru jego kolegów wciąż przebywało w biurze. Byli jednak pewni, że Nicholas poszedł do domu. Opuścili swoje piętro, korzystając z innych wind i nie zauważyli, że Nicholas zostawił rzeczy na biurku. Mężczyzna był załamany. Uratowano go 41 godzin później. Dręczony przez pragnienie leżał na podłodze, gdy nagle usłyszał głos dobiegający z głośnika windy. Halo, jest tam kto? Ratownicy wydobyli mężczyznę, a właściciele budynku wypłacili mu odszkodowanie. Mimo przeżytego koszmaru nadal korzystał z wind. Tak, mieszkając na Manhattanie, trudno tego uniknąć. Z pewnością dla Nicholasa życie ma swoje wzloty i upadki.